Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku budżetowego Ghost, którego nazwa to Mouse. Naszym pierwszym uczestnikiem zostanie największy polski crusher, tak? Słynny Jurson Luzak. Kasper Polski. Twórca TikTokowy, który dzięki swoim hotowym tekstom może zawojować serce niejednej z naszych 6 uczestniczek. W etapie pierwszym nasi goście spotkają się w pięknej aurze przyrody i to tutaj nasz Luzak wybierze kandydatki do finałowego etapu drugiego. Przed tym niesamowitym widowiskiem nie zapomnij zostawić subskrypcji i zapraszam do oglądania. Jurson już tam się przygotowuje, a ja może pokrótce przedstawię tutaj ekipę Mouse. Łosiu, możecie go znać z mojego TikToka. Tutaj jest Ryba, z którym robiłem kiedyś wywiad, z Menelem też. I tutaj jest nasz ziomek Bungee. Nie mów tego! Bungee! Hej. Tatka jestem. Miło mi. Czym się interesujesz, kochana? W sumie interesuję się trochę malowaniem. Jeżdżę czasami konno. Dużo pływam. Widać, że sport, fitness i te sprawy. Zapytaj, czy pojeździ z tobą konną. Czy byś pojechała ze mną na konno? A, oczywiście, chętnie bym cię nauczyła. A jakie robisz konie? Białe, czarne, jakie wolisz? Białe, no chyba, no. Zdecydowanie. Książę to zawsze na białym koniu przyjeżdża. O, a zwłaszcza ja, co nie? Dokładnie. Zapytaj, czy chcę zobaczyć twojego konia w stajni. Mam pytanie, czy chciałabyś zobaczyć mojego konia w stajni? Twojego konia w stajni? A jakiego? Białego, dużego. Nazywa się Heniek. Co? Nazywa się Heniek? Można o tym pomyśleć. No to kochana, idziesz dalej. Dziękuję. Ogólnie bardzo miły, ale miałam wrażenie, że był bardzo zestresowany, bardziej niż ja. Nie zrozumiałam połowy pytań, które mi zadał, ale ogólnie bardzo fajnie i... Hej! Siema! Siema! Ewa, miło mi poznać. Zapytaj się, czy ten makijaż jest na Halloween? Malujesz się tak często jak teraz. Tak, na co dzień. Na co dzień? Tak. No piękny makijaż, ci powiem. Dziękuję bardzo. Solidny, dojebany. A czym interesujesz się? Drukarstwem, malarstwem, sztuką. Ale sztuką jaką? Malowania, czy...? Tak, tak, między innymi. A jaką muzykę słuchasz? Rock bardziej. O, no to nie moje klimaty. Rap trochę, ale amerykański bardziej. No i dobrze, joły. Widzowie, budżetowy Gold. Przejeżdżają tu rowery czyści, piesi. Następny odcinek będzie może w studiu. Jeśli dużo lajków zostawicie, bo nie mamy budżetu. A umiesz tańczyć? Nie. Zatańcz z nią, zatańcz z nią. A jak się nauczy taniec, to zatańczy ze mną? Mogę spróbować. Dobra. A teraz, okej. Okay. A, makarena, dobra. To kojarzę. A nie. Ale rusza bioderkami. Oczywiście Jurson. Mam jeszcze jedno pytanie. Ile masz kolczyków? Kolczyków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w uszach jeszcze. A komuś robiłaś właśnie te kolczyki? Komuś robiłaś korciki? Samej sobie próbowałam, ale niewiele dobrego z tego wyszło. Nie? Nie. No to kochana, przechodzisz dalej. Wielkie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jestem bardzo zadowolona. Pierwsze wrażenie, no wygląda ono spiętego. Też się trochę zestresowałam. No pozytywnie, pozytywnie. Zadał tam kilka pytań. No, zestresowany chłop. Siema. Siema. Kasia. Jak? Kasia. Miło cię poznać. Generalnie studiuję charakteryzację i makijaż mnie interesuje. Makijaż? Makijaż, tak. A robisz chłopakom też makijaże, czy jak? Tak, oczywiście. I tatuaże też robię. Zapytaj, czy cię pomaluję. Ja mam takie pytanie. Czy mi pomalujesz? Jasne. Dobra, to było słabe pytanie. A jakie tatuaże robisz takie... zajebiste, czy nie? No zajebiste, oczywiście zajebiste. A ty masz jakiś tatuaż? No mam, mogę ci pokazać. No to pokaż mam tatuaż. Mam tutaj motylka. No. I mam na nogach, ale na nogach to ci nie pokażę, bo musiałabym wziąć spodnie. Motylki to ja mam w brzuchu, jak patrzysz się na ciebie. Wow. Ładna jesteś. Dziękuję. No to gratuluję. Przechodzisz dalej. Dziękuję. Super. No Jurson mega zestresowany, widać, że dzisiaj nie było luzu. Nie wiem, czy to przeze mnie, czy to przez inne dziewczyny. Mieliśmy razem live'a na Instagramie. Co mówił na live'ie do ciebie? Miał różowe okulary w serduszka i mówił, że jesteśmy bardzo piękne, bo to z przyjaciółką było. Ale był mniej zestresowany niż teraz, no dzisiaj był bardzo spięty. Na różnej gumie jak bungee wygramy sobie dwie walki. Na luźnej gumie jak bungee. I tańczy. Największy polski crusher, największy polski crusher. Za siebie już nie patrzę. Największy polski crusher, tak? Kacper Polski. Cześć. Siema. Paula. Czym interesujesz się? Ogólnie to wszystkim. Wczoraj na przykład meble skręcałam, a jeszcze dwa dni temu robiłam kwiaty. A jakie kwiaty?
Sztuczne. Sztuczne? Mhm. Ej, spytaj się Jurson, czy ma jakieś zniżki na Maca. Nie mam. Nie masz? Nie. Ale za to ja mam. Mogę cię kiedyś wziąć. Nie lubię Maca. Nie lubisz? No, a w sumie rację. Brzydzi mi się Maca. Zapytaj się jej, czy ma tego złotą kartę. Mam. Masz? Mam 4. No i solidnie. Zapytaj, czy lubi na barierkę, a jak nie, to jaka jest jej ulubiona pozycja? Budżetowy Wojciech Gola. Jaka jest twoja ulubiona pozycja? Pozycja. Zależy gdzie. Bo na przykład w pociągu to lubi siedzieć. A zapytaj, czy na barierkę jest spoko, czy nie próbowała? A czy próbowałaś na barierkę? Na barierkę? Na barierce nie. Nie? Nie. Oj, ale no... w lesie tak. Zapytaj, czy ma jakiś talent. Mam kilka talentów. Jednym z nich jest robienie odgłosów do hentajców. I sama byłam też osobą, która to tak? robiła. Tak? To pokaż jakiś. Onicia, dajski daso. Ja niezbytnie nie oglądam anime. Fana jesteś, ale niestety odpadasz. Dobra, dzięki. Okej, więc jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak zobaczyłaś Jurka? Nie mój gust. No ale przecież widziałaś chyba jego, czy nie widziałaś go wcześniej? Nie, to było w ciemno. Nie czujesz się źle, że cię odrzucił? Nie, całkowicie nie. Hej, Trzeba. Amelia. Amelia? Tak. Znaczy, no moje zainteresowania to podróże i... Podróże? Tak. Byłaś we Francji? W Francji akurat jeszcze nie. A byś pojechała ze mną do Francji? No pojechałabym. I co byśmy tam robili? No myślę, że moglibyśmy pójść do Disneylandu. Już byłem. Jak to naprawdę? No, coś lepszego przekonać. Coś... O kurczę. No. Jurson, zapytaj się, czy możesz spróbować jej mały. Słuchaj, czy mi jak będziemy Czy mi opier... Czy nakarmisz mnie ślimakiem? Mogę cię nakarmić ślimakiem. A umiesz jeździć na koniku? Na koniu? No, kiedyś jeździłam na koniach. Tak? Tak, miałam swoje konie. Ja też mam konia, nazywa się Heniek i może ci porubi. No, możemy testować. On jest mega ostry zawodnik. Dobrze. Duży, biały, mega zajebisty. Też miałam białe konie. Krzyknij tak energicznie, ogier! Ogier! Tak, tak. Dobra, nie, co ty wymyśliłeś? Jo. Ej, Jurson, zrób taką niezręczną ciszę 30-sekundową i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Mhm. Dobra, to powiedz może mi, gdzie chciałbyś pojechać? Takie twoje marzenie największe. Moje wielkie marzenie... O, powiedział. To wziąć ciebie do Paryża, pod wieżą Eiffla. Ja bym wrócił do Polski, czy zostawił takie darmowe wakacje bym to zrobił. Aha, po prostu byśmy zostawił w Paryżu, tak? Pod wieżą. Świruję, kochana. Tak na serio bym cię zaprosił na jakąś kolacyjkę, ale no, za to ty masz mnie karmić. Dobrze, ja umiem sobie gotować. Odpoczywam, ty mnie karmisz. Spytaj Jurson, czy zjadłaby z tobą bagietę pod wieżą Eiffla? Zjadłaby ze mną bagietkę. Zjadłabym bagietkę. W Paryżu, tak. Pod wieżą Eiffla. Mogłabym nawet spróbować małże zjeść i ślimaki. Tak? Tak. Czy to miało jakieś znaczenie? A mnie obserwujesz na Instagramie? Obserwuję. Tak? A dowodzik? Proszę zobaczyć? To konto, tak? Krzyknij icha! Jecha, koniku! Lecisz, mała. Dobrze. Super. Koniku. Dziękuję. Weź ją na barana, Jurson, i niech cię ujeżdża jak konia. Słuchaj, bo szkoda mi twoich nóg, to mogę cię odprowadzić. Możesz, tak. Jak? Ale co? Tak! No dobra. O matko! Ledwo idą. Tak. Super. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze przytulasek. Wow, po prostu wow. Cześć, Patrycja. Patrycja. Wiesz, ile do ciebie jechałam? 7 godzin. 7 godzin ponad? Tak. A czym się zajmujesz? No lubię gotować, a widzę, że ty lubisz zjeść. Lubisz gotować? To się dogadamy chyba, co nie? A co umiesz najbardziej gotować? Makaroniki. Makaroniki? Mhm. A pić czy umiesz? Nauczymy się. Nauczysz. A ty jesteś... Piękniejszy niż na tych TikToczkach. A, dziękuję, kochana. Nasze sposoby podbicia internetu, nie to co Kacper Bąski. No tak. Lubisz Kacper Bąskiego? No co, ty, największy no crasher. No i dobrze. No, patrz Kacper Bąskiego. Esunia. Esunia. A umiesz tańczyć? No średnio, a ty potrafisz? No kochana, na imprezy chodzę. Właśnie ja słyszałam, że ty lubisz tam imprezy, dupeczki. Zatańczymy razem, dobra? No dobra. A co będziemy tańczyć? To będzie troszeczkę taki dziwny taniec. No. Na dupę. Jurson, zapytaj się, czy ma takie dobre poczucie też w łóżku. Mam takie pytanie, czy masz takie same poczucie ruchu jak w łóżku? No. Tak? Tak, też będziemy tak. Pozycję ulubioną masz jakąś? Nie mam, mogę się dostosować do ciebie. A na pieska? Będzie. Dobrze,
Przechodzi dalej. Przychodzi! Nie, dzięki Jurson! A jak? A jak? Zajebiście. Koniec? Jezu. No przystojniak, ale spięty trochę. Pelan na drugi etap? No nie mam, nawet nie wiem co będzie w drugim etapie. Piknik. Jakoś go tam zbajaruje. Dobra Jurson, mamy już wszystkie kandydatki. Czy masz jakąś faworytkę? Tak, mam, ale nie mogę zdradzać. Któraś cię zawiodła? Tak. Taka dziewczyna z anime też mnie zawiodła. Zawiodła mnie, fuj, bo ja nie lubię anime. Jak można oglądać anime, kurwa? Mam nadzieję, że wy, dziewczyny, na drugim etapie postaracie się jeszcze bardziej. Czekam na to. W etapie drugim Jurson, leżąc na wygodnym kocyku, do końca rozgrzeje serca swoich wybranek. To tutaj zdecyduje, kto wygrywa. Zwyciężczyni będzie miała do wyboru randkę lub tajemniczy plecak Mous z nieznaną przez nikogo ilością pieniędzy. Hej. Hej. Co tam? A dobrze, odpoczywam sobie od innych rasek. Kochana, bo ogólnie przyniosłem ciasto. O. Ze sklepu, ale przyniosłem dla ciebie. Ale mogę cię nakarmić? Nie tak, ale ja nakarmię ciebie. Dobra. O, tak. Tak szczerze, to z Biedronki, ale chujowe ci powiem. Nie, wypluli twoje ciasto. No, to generalnie ty jesteś słodka. Ooo. Czekaj, bo komara masz. Był komar, serio. No, że nie na dupie. No, szkoda. Komara na dupie nie mam, ale mam to też pająka. Psa pająka, czy...? Tak, od Wardęgi. Nie, normalnego, taką tarantulę mam tutaj. Tak? Mogę ci pokazać zdjęcie, bo nie będę z pewnie rozbierać. Dobra, możesz pokazać w sumie. Skróć dystans, przybliż się. O, gdzie by to... Czekaj, bo to kurwa nie wypadnie, co powiem. No, ci powiem, zajebisty tatuaż. Kochana, nagramy razem TikToka? Nie nagrywałam nigdy TikToków, ale możemy spróbować. Dobra. Ej, bliżej, bliżej usiądź. Tak obok, jej. Tak! Kurde. Zapytaj, czy jest czy się zawstydziła? Czy się zawstydziła się? Ja? No. Troszeczkę? Troszeczkę, a jak często chodzisz na imprezki? Na imprezy, a jakie? No klubowe, do klubów, excited. Do Energy na przykład często jeżdżę, no. Ale tak w sumie tak po klubach to nie za bardzo chodzę. Jedynie tak Energy jest takie dość popularne i... Ale zawstydziła się naprawdę, bo nie patrzy mu w oczy. Z moim znajomym. Ile pijesz alkoholu? Ile piję alkoholu, oj. Dużo, mało? Kontener, butelek, to mało. O. Ej, powiedz Jurson, że lubisz kontakt wzrokowy i żeby ci spojrzała głęboko w oczy. Odwróć się. Nie, w moją stronę. Aha, Jezu. I popatrz się na mnie, bo taka rozmowa to jest chujowa, ci powiem. Ale piękne oczy masz. Właśnie, ja mam problem z patrzeniem się tak w oczy. Nie wiem, jakoś mnie to bardzo stresuje. I oj, to kochana, przy luzaku nigdy. Przyłóż jej palca do łzy i powiedz cichutko, cichutko. A ty potem masz dziewczynę. Oj, tam. Czy dalej masz? Powiem ci, że żadnych słów. Czyli na ten temat nie rozmawiamy. Ale przechodzisz dalej. Dziękuję. Uważam, że było lepiej, trochę bardziej był otwarty, miał trochę więcej tematów jakoś do rozmowy i jakoś mniej sztywno to wyszło niż na początku, także chyba było lepiej. Myślisz, że wygrasz? Sądzę, że koleżanka wygra, ale mogę mieć jakieś szanse. Ale wątpię, ale... Myślisz, że stworzyłabyś dobry związek z Jursonem? Oczywiście. Jak najbardziej. Jak będzie dziewczyna, to chwilę tam z nią pogadaj i weź, zdejmij swoją kurtkę i jej załóż na ramiona, nie? Cześć! Cześć! Hejka! Hejka! O, co ta? Halloweenowa. A jaką masz dzisiaj poziom S-y? Poziom S-y? Mam nadzieję, że wysoki. Mam to nadzieję, dobrze. Że wystarczająco wysoki dla ciebie. Powiedz, żeby złapała malutka luz. Powiem ci, że malutka, złap ten luz. Złapać luz? No... Ogólnie powiem ci, że tak, że gorąco mi w kurtce. O, gorąco? Ale za to widać, że... Tobie jest zimno. O mój Boże, to jesteś takim dżentelmenem. Proszę bardzo. Romantycznie. Wow. Mam tu czas, to jak chcesz, to się poczęstuj, kochana. No, wezmę sobie kawałek. Jak, dobry? No dobra, lubię bardzo drożdżowe. Według mnie to jest Biedronki, czyli chujowe. Michałka możesz jeszcze dać, tam jest Michałek, cukierek. Ja ogólnie jestem na diecie, ale dla ciebie zrobię wyjątek. No, jesteś taki słodki, weź się nie zasłodź. To chcesz mnie tutaj utyć? Żebym przytyła trochę więcej. Lubisz duże dziewczyny. Nie, lubię je karmić po prostu. No tak, nakarmiona dziewczyna to zawsze szczęśliwa. Tak, dziewczyna. Bo zawsze dziewczyny jak są głodne, są złe. A poza tym ty jesteś jak masło orzechowe, jestem drzemik. Pasujemy jak do siebie. Tarala. Ale
niestety będę musiał cię już wyrzucić z programu. Jak to? Przykro. Z nią najlepiej się gadka kleiła. Flaszeczkę ci postawię, bo chyba lubisz flaszeczkę. No od czasu do czasu, od takiego dżentelmena to no i dobrze. Grzech nie przyjąć. Przepraszam, dziękuję ale... bardzo. Dobra. Ale nadrobimy to na imprezce. Tak jest. No, ja jestem bardzo rozczarowana. Ja miałam wrażenie, że zrizowałam Jurka na 100%, ale kurczę, no nie wiem, co się stało. Nie wiem, może nie w formie dzisiaj był i się po prostu, nie wiem, zestresował za bardzo i mnie wyrzucił po prostu. Myślisz, że wygrasz? No, teraz to już na pewno nie. Hej, Kajurson. No jak tam u ciebie? Dobrze. Nie stresuję, masz więcej wód. A jak przy tobie, to zawsze mam. Powiem ci, że to jest lepsze niż tam potrzebuję. Jurson, skróć dystans, przybliż się trochę. Ja czekaj, bo trochę niewygodnie, a u ciebie jest wygodniej trochę. Dobra. Nagramy razem TikToka? Możemy nagrać TikToka. Jak będziecie robić TikToka, weź ją tak ręką za ramiono. Złap. Gotowe? Gotowe. Dobrze, przybliż. A, dobrze. O to chodziło. Jurson, pobaw się jej włosami jeszcze na koniec. W ogóle zajebiste włosy, mogę dać może. Powiedz, żeby tobie przeczesała włosy, Jurson. Zatknij, co są zajebiste włosy, bo nie wiem. No zajebista fryzurka, no siedzi. Dzięki, kochana. Chodzić dalej. Dobra, na razie. Na razie, skarbie. Generalnie myślę, że Jurson był oczarowany. Nie no, trochę zszedł z niego stres generalnie i bardzo się cieszę, że mogłam z taką osobą siedzieć na pikniku. I myślę, że mam szansę. A jak masz na Instagramie? A co, dasz mi followka? A ty masz mnie followka? No właśnie nie. Jak to nie? No nie. Jak to nie? No patrz. Skarbie. A możemy to zmienić. Bo ja widziałam na Instagramie, że ty masz dziewczynę, teraz to nagrywasz. Zmieniaj szybko. Masz dziewczynę? Mogę mówić tajemnica. No jak tajemnica? No tajemnica. Kraszek nie zdradza tajemnic. I jeszcze jak proszę, mam dziewczynę i serduszka. A to jest, wiesz, podchwytliwe trochę to. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie. Jakie? Do kogo takie gorące foteczki były wysyłane? Nie. Do kogo? A do kogoś? A jak wygramy program, to też takie dostaniemy? Nie. No czego? A tak Jakub. No czemu siedzisz w telefonie? No to każdy na randce, do mnie pisze. Na pikniku. Ej, posiłuj się z nią na łapy, Jurson. Ej, ogólnie chcę zrobić test. Dawaj, siłujemy się na łapy. Ja gotów. Dobra, wygrałeś. Jak wygrałem? No to przechodzi dalej. Dobra, dzięki. Cześć. Cześć. Bardzo nie podoba mi się zachowanie luzaka, ponieważ ma dziewczynę i umawia się właśnie na randeczki. I wysyła... Pokażę wam. Wysyła takie zdjęcia. Myślisz, że wygrasz? Nie chciałabym wygrać. Aha. Widzowie, Jurson powiedział mi na słuchawce, że używa karty Jokera dla tej dziewczyny w różowych włosach. Hej. Z powrotem. Ogólnie chciałbym cię mega fuj przeprosić, że cię... wyrzuciłem z powodu anime. Muszę się przyznać, jedno anime oglądałem. Jakie? Pokémony. A spytaj się, czy lubi takie anime hentai oglądać. Czy lubisz oglądać anime hentai? Tak. Tak? Mhm. Nigdy nie oglądałem, nie wiem, czy to jest nawet i o czym biega. Znaczy anime... Skrócisz mi to? Anime hentai polega na tym, że no to jest po prostu porno. Tylko, że bardziej dla osób, które lubią w formie bajce. A, ogólnie, zobacz, mam tutaj frytki, wiem, że chujowe. I ciasto też, bo z Biedronki. Jak chodzi o ciasto, nigdy nie kupuj z Biedronki. Nie wiem, czy to jest Biedronka, czy co. Wiem. Chujowe ciasto mają. Wiem, bo pracowałam. Słaba jakość. I słuchaj, bo zawsze z moją przyjaciółką to robiliśmy. Jakbyśmy w dzieciństwie, to udawaliśmy, że się oświadczyliśmy się. Mhm. Idzie ze mnie? Nie. Raczej nie wiem jeszcze. No, może zmienię zdanie o anime. Nie wiem. Nie wiesz? To zależy od dłuższej znajomości. Jak zacznę. To chyba chemia nasza nie działa tutaj. Niestety. No, niestety. Niestety, ale miło było cię poznać. Również. Nie przyjęła zaręczyn? Czyli co, odrzuciła? Odrzucił ją? Tak, ona jego odrzuciła. A jak oceniasz drugi etap? Czy było lepiej, gorzej? Zdecydowanie lepiej, ale to nie jest jeszcze ten moment. Trzeba. Możemy się witać w sumie.
Ale wiesz, z tobą można się widać tyle razy. Ogólnie mam takie pytanie. Tak? Ile miałaś swoich chłopaków? Jednego. Jednego? Tak. Jak miał na imię? Kurczę, on miał takie imię niespotykane, że jak tak Stefan się nazywał. Stefan? A tak. Przystojny był? No w porównaniu do ciebie to nie za bardzo, wiesz? O! A ja mam pytanie, bo ty masz dziewczynę, może będziesz mieć kolejną, ale to ja bym chciała być twoją ostatnią miłością i mogę zaczekać ile chcesz. No wiesz, jak to zawsze mówią, prawdziwą miłość pocieka. Tak, tak. Ile partnerów seksualnych, zapytaj może. Czy uprawiałaś już cielęciem? I ile było tych osób? A czy to jest ważna kwestia? No, muszę wiedzieć, ile było przede mną. Aha, nie, no to możemy ustalić, że nie było żadnego przed tobą. A tak naprawdę? No naprawdę. Naprawdę? Tak. Tak? Tak. Na paluszek obietnicę. A jaki alkohol lubisz pić? No nie, czemu o tym alkoholu? Ja nie piję alkoholu i nie palę. Nie? Już raczej ta dziewczynka. Jestem inny, taki wiesz, no, trochę bad boy. Nie przeszkadza, nie przeszkadza. Nie przeszkadza? Nie. Nie będę musiał rzucić palenie, pić alkoholu. Nie. Ostatnio Gocha wygrała, co nie? I jest rozkażona piosenką Maju Maj. No. Zaśpiewasz mi to? Kurczę, ja nie znam tego. Możesz puścić. Możesz trefem, Maju. Ja znam tylko Maju Maj i tyle. Coś tam. A umiesz śpiewać bungee? Bungee! Do różnych gumi jak bungee. Nie umiem. Nie umiesz? Coś innego. Nauczę cię. No dobra. Dobra, na różnej gumie jak bungee wygrałem sobie dwie walki. Jak lubisz niespodzianki, to cię zapraszam na dżalki. Mam za sobie mafię normalnych chłopaków. Limo, empaki, niebita jak pasut. Teraz ty. Ale już zdążyłam zapomnieć. No kobiety, to nie masz luzu. No to... Ogólnie powiem ci, że niewygodnie tutaj. Muszę się zbliżyć się do ciebie i się przytulić, bo tak u ciebie zajebiście. Jurson, zapytaj, czy ci pomasuję nogi. Czy pomasujesz mi nogi tutaj, bo mnie boli? No coś tam mogę pomasować, nie? Dzięki. No bo mnie starszy napierdala. Bo David, co nie? No, kurwa, każe chodzić tu i tam, a ja mam tutaj biedne kolano połamane. No. Powiedz, że słabo, czy chujowo masuję, mocniej. Już wymasowane, czy jeszcze? No słabo, troszeczkę mocniej i energetycznie. Wydrzyj się mocniej, mocniej! Będzie możesz tu trochę to pomasować, bo też to trochę boli. No, o jak ty masz delikatne rączki. Jurson, krzycz, mocniej, mocniej! Mocniej, no mocniej! No staram się, nie mam za dużo siły. Dobra, przechodzić dalej. Super, dzięki. Myślę, że było lepiej niż pierwszym. Mam nadzieję, że wygram, bo po co tu przyjechałam. Jurson chyba zadowolony z przebiegu randki. No, mam nadzieję, bo ja jestem zadowolona. Dobrze widzę, więc teraz Jurson Luzak podejmie wybór, która dziewczyna zwycięża, a zwyciężczyni wygra tajemniczy plecak Maus, w którym jest pewna kwota pieniężna, ale ma też do wyboru zwyciężczyni oczywiście randkę z Jursonem Luzakiem, więc kogo wybierasz, a kogo odrzucasz? Było miło was poznać wszystkie. Jesteście mega super. Z wami się fajnie było utrzymać ten kontakt, ale niestety jedną osobę muszę usunąć. Niestety będzie ta osoba. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wygraną osobą zostaje... O, to. Super! Teraz najważniejsze. Czy wybierasz nagrodę tajemniczego plecaka i nagrodę pieniężną, czy randkę z Jursonem Luzakiem? A nie ma opcji wyboru dwóch? Nie ma. Nie, musisz wybrać. Jedno tylko rzecz możesz wybrać. No, to wybiorę Jursona. Randka z Jursonem Luzakiem. Tak, wybrałem Jursona. Brawo. Ja to z wami, widzowie, się już żegnam. Subskrybować kanał Davida i co? Goldstein, Goldstein! Mouse, mouse! Nagrodą w plecaku było 20 zł pace of card.